Dzień dobry, poniedziałkowy, dzień dobry bardzo. Jak tam się czujecie? Ja jeszcze notatki kończę. Przygotowana, stawiam się, kochane, do życia, mimo wszystko. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że to przecież my kreujemy ten świat i ja. I to ja mam ogromny wpływ, przede wszystkim na siebie, później na innych. I jeżeli ja wstanę z wdzięcznością, z uśmiechem i przywitam ten szarobury dzień optymistycznie i pozytywnie, będąc ogromnie wdzięczna za to, że mogę, to moje życie wygląda zupełnie inaczej. Jak tam jest u Was, kochane? Poniedziałkowy dzień dobry, bardzo witam Was bardzo serdecznie. To już 50. odcinek naszego spotkania. To jest niesamowite. Ja wciąż pamiętam, jak zaczynałam. Z początkiem tego roku już jest koniec. Nie wiem, kiedy przeleciał. Bardzo dziwny to jest rok, ale dla mnie szalenie wartościowy. Myślę, że kiedyś stworzę taki wpis na blogu pod tytułem Wartości, które płyną z roku 2020 w pandemii, w epidemii, na kwarantannie. Nigdy w życiu bym się nie spodziewała, że w kryzysie i w tak trudnej sytuacji można znaleźć, odkryć tyle dobrego. 50. raz się widzimy. Poniedziałkowy Kopniak w dobrym stylu po raz 50. Ja Was bardzo serdecznie witam. Jeżeli ktoś tutaj jest pierwszy raz ze mną, ja nazywam się Justyna Krawczyk, jestem założycielką tej wspaniałej marki Jak być szczęśliwą kobietą. Jestem licencjonowaną style coach, czyli zajmuję się kreowaniem wizerunku przede wszystkim kobiet, ale takiego wizerunku w zgodzie ze sobą. Pracuję również nad wnętrzem, czyli nad rozwijaniem skrzydeł tak naprawdę, nad wspieraniem Was w odkrywaniu Waszego potencjału i budowaniu wiary we własne możliwości i pewności siebie. Taką pracę sobie wybrałam już 8 lat temu, wykreowałam ją od samego początku, mam wrażenie, że ja po prostu zaczęłam nowe życie. I to jest życie wreszcie, które mi się szalenie podoba. Jestem autorką 2 książek, Jak być szczęśliwą kobietą 15 kroków oraz jak jedna mała zmiana może odmienić Twoje życie, która pojawiła się całkiem niedawno. Cały czas jesteśmy w premierze, podczas premierowych odcinków, wysyłek, dedykacji do Was. Stworzyłam również e-booka Jak zacząć dzień zdrowo i stylowo. Jest fantastyczny, pełen przepięknych zdjęć i przepisów. Jestem również autorką cudownych kursów online. Kurs Uwierz w siebie, jesteś tego warta, oczywiście. I kurs drugi online, stylowy, Odkryj styl swojej duszy, oczywiście. Pracuję z kobietami, tworzę ich wizerunek, przeglądam ich szafy, chodzimy na wspólne zakupy i absolutnie jestem szczęśliwą kobietą. Wreszcie jestem szczęśliwą kobietą i na to szczęście pracuję bardzo ciężko każdego dnia od kilku lat i wiem, że to jest praca, która się nigdy nie kończy, ale wiecie co? Nie boję się. To jest najlepsza praca, jaką mogłam zdobyć, o jakiej nawet nie marzyłam. Także kochane, witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek. U mnie szaro, buro i ponuro, ale w sercu po prostu wiosna. Jak tam u Was, kochane, powiedzcie. Dzisiaj mamy fajny odcinek ubraniowy o ubraniach, o stylu, o w ogóle takim poczuciu spójności, wizerunku zewnętrznego z wnętrzem. Przeczytacie również w moich obydwu książkach. A ja dzisiaj przyszłam z takim cudownym tematem, jak wyglądać stylowo i wygodnie na home office. To jest taki temat, który się tutaj przewija się podczas wspólnych przeglądów szaf, przewija się tutaj gdzieś w naszej komunikacji, w naszych komentarzach, piszecie do mnie, że czasami nie wiecie, co ze sobą zrobić, nie wiecie, w co się ubrać, że macie dosyć piżam i wyciągniętych dresów, więc postanowiłam, że to będzie taki stylowy i ubraniowy odcinek. Już patrzę sobie, kto tutaj ze mną jest. Dzień dobry, Anetko, dzień dobry, Moniko, dzień dobry, Dorotko. Witam Was bardzo serdecznie, kochane. To, jak wyglądasz, jest ważne, bo Ty jesteś ważna. Nie jest najważniejsze na świecie. Nie spędzam 2 godzin przed lusterkiem. Nie jest też kompletnie nieważne. Nie zakładam, sorry, starych szmat. Ale jest ważne. Gdzieś po środku, w równowadze. Jest ważne, dlatego że ja jestem ważna i Ty jesteś ważna. Nic dodać,
nic ująć. Z moich obserwacji wynika, nie wiem jak tam jest u Was, ale wynika, że świat podzielił się na takie trzy kategorie. Pierwsza kategoria to tacy piżamowcy, czy piżamiarki, które pracują w łóżku w piżamie. Druga kategoria to kanapowcy, którzy pracują w dresach, bardzo często z komputerem na kanapie. I trzecia kategoria to ludzie, kobiety, które dbają o swój wizerunek, niezależnie od tego, czy ktoś je widzi, czy nie. Które po prostu to lubią. Jestem bardzo ciekawa, do której grupy wy się zaliczacie. Piżamowców? Kanapowców? Czy może do osób, które po prostu lubią dbać o swój wizerunek i codziennie traktują go tak samo? Napiszcie, kochane, w komentarzach. Cześć Aniu, cześć Agnieszko, cześć Madzia, cześć Ewelinko, proszę, kochana, jesteś. Mi dzisiaj jest chłodno i wskoczyłam w ciepły sweterek zrobiony przez teściową, czyli to jest w ogóle wyjątkowy sweterek z jakąś piękną, podejrzewam, intencją. Uwielbiam takie ubrania, za którymi stoi coś więcej niż tylko ubranie, w którym chodzę. Na przykład ta sukienka, którą mam dzisiaj na sobie, pochodzi od projektantki Kasi Micia, którą znam osobiście, która ma przepiękne wartości, która jest piękną kobietą i zakładając ją nie tylko czuję się dobrze, ponieważ jest w moim fasonie i w moim ulubionym kolorze, ale również kojarzy mi się i przypomina o tym, jak wspaniałe są kobiety na świecie, jak mam ogromne szczęście poznawać je coraz częściej. Mam mnóstwo takich ubrań z intencją, z jakimś przesłaniem. Uwielbiam, tak samo od Nunmi na przykład, od kolejnej projektantki, kiedy zakładam, pamiętam i myślę o Justynce. Mam też takie ubrania, które sobie przywożę na przykład gdzieś z second handu, bo uwielbiam second handy, kiedy podróżuję, niezależnie od tego, czy jestem w Izraelu, na Bali, czy w Hiszpanii, to szukam second handów, szukam perełek i takie kupione rzeczy, kiedy zakładam, przypominają mi się te podróże, te wspomnienia, te chwile, które spędziłam z kimś bądź gdzieś. Uwielbiam, po prostu uwielbiam, jak takie właśnie ubrania, czy jakaś biżuteria, jakieś dodatkowe elementy, które zakładam na siebie, przypominają mi o czymś, czy o kimś. Jeden i trzy. Zależy od dnia. Czyli co? Czyli piżamowiec albo zawsze, zawsze dbam o siebie. Dzień dobry, kanapowiec. Super. Ja pomiędzy kanapowcem a dbającym wizerunek. Ja, słuchajcie, też jestem niezłą mieszanką, bo myślę sobie tak, że jestem numerem 3, aczkolwiek zdarza mi się być i piżamowcem, i kanapowcem. Piżamowiec to jest takie hasło po prostu ogólnie przyjęte u mnie w domu, kiedy to w piżamach po prostu spędzamy pół dnia, jemy śniadanie w łóżku, pijemy kawę i śpimy, do której chcemy. To jest niedziela. To jest piżamowa. A kanapowa, no tak, ale kanapowo ja się robię wtedy, kiedy przestaję pracować. O, to wtedy rzeczywiście się przebieram i staję się kanapowcem. Ale muszę Wam powiedzieć, że niezależnie od tego, czym jestem piżamowcem danego dnia, czy kanapowcem, czy osobą, której zależy na tym, żeby ten wizerunek był fajny, niezależnie od tego, czy to jest dres, czy to jest piżama, to nigdy nie jest stara szmata. Przepraszam, będę nazywać rzeczy po imieniu. Niezależnie od tego, czy to jest właśnie piżamka, czy to jest jakiś dres, czy to jest bluza, czy to jest t-shirt, to nigdy nie jest poplamione, stare, brudne, tylko dlatego, że jest weekend, albo tylko dlatego, że jestem sama w domu, albo tylko dlatego, że skończyłam pracę. Nigdy. Nigdy piżamowy, Zanetka, proszę. Zobacz, niesamowite, co piszesz, Ewelinko. To tak jak ja wyrzuciłam wszystkie ciuchy, które kojarzyły mi się z czasem szpitalnym. Dziwne, że ciuchy zapamiętują doświadczenia. A później my te ciuchy zakładamy na siebie i chodzimy z tymi doświadczeniami. I pytanie, kochane, jak wy się czujecie? Albo powiem tak, bo wy możecie czuć się, kochane, jak chcecie, jak wybieracie, tak jak się czujecie. Ja tutaj nie przychodzę, żeby kogokolwiek pouczać. Tutaj przychodzę, żeby się dzielić sobą i to może komuś pasować albo też nie. Weźcie proszę to, co jest takie wasze, co może wam się przydać. Nie musicie się, kochane, ze mną koniecznie zgadzać. Ale ja wam muszę powiedzieć, że jak ja założę
starą szmatę, wyciągnięty stary poplamiony dres, brudny t-shirt, nie umyję włosów i w ogóle się nie umyję, to właśnie tak się czuję. Brudna, stara, poplamiona. I to niby nic, bo my często dyskutujemy, a ten wizerunek w ogóle nie jest ważny, w ogóle jest przereklamowany. Albo uznajemy, że jest najważniejszy na świecie, a ja będę powtarzać. I jestem z tym absolutnie zgodna i spójna. To jest ważne, bo my jesteśmy ważne. Tylko tyle i aż tyle. I nie biegam w szpilkach i w cekinowych sukniach po domu. Ale tym samym też nie biegam w starych poplamionych szmatach i wyciągniętych 20-letnich ubraniach. Dlaczego? Bo to, jak wyglądam, jest ważne. Bo ja jestem ważna. Tylko tyle i aż tyle. Zasada numer jeden, kochane. Tutaj przyszłam się podzielić z Wami kilkoma takimi zasadami, które sobie stworzyłam i których się trzymam i których uczę też moją córkę i mój mąż też się pilnuje. Ale to jest ważne. I również mężczyźni, tak samo mój mąż, nieraz twierdził, że jak się ubierze lepiej, założy te takie fajne buty, eleganckie od ślubu, to od razu czuję się pewniej. Dbam o swój wizerunek, o siebie, niezależnie od tego, czy ktoś widzi mnie, czy też nie. To jest tak, kochane, jak ja kiedyś miałam ogromny problem z jedzeniem, taki tak zwany food disorder po angielsku. Zaburzenia jedzenia. I przypominam sobie te momenty i te sceny, kiedy byłam sama w domu i się objadałam i nikt nie widział. I te momenty, kiedy siadałam do stołu z innymi ludźmi i jadłam jak należy. Jaka była różnica? I tu ja widziałam, i tu ja widziałam. Biorę odpowiedzialność za siebie. I to jest trudne, bo to jest wyjście ze schematu. Nawet jeżeli jestem sama w domu, to jem tak, jak chcę jeść. Nawet jak jestem sama w domu, to nie chodzę w starych szmatach, nie objadam się byle czym. Jem pyszne śniadanie, zdrowy posiłek i ubieram się dobrze. Nie w cekinową sukienkę, ale też nie w stare szmaty. Ubieram się tak, żeby dobrze się czuć samej ze sobą. Bez względu na to, czy ktoś mi widzi, czy nie. Każdy dzień zaczynam tak samo. Kochane, tutaj w tym home office, czy home schoolingu, to jest trudne. Dla mnie przynajmniej. Tak jak mówię, kochane, ja dzielę się swoimi doświadczeniami, czy też przekonaniami, czy też takimi wypracowanymi schematami, które mi sprzyjają i być może któryś z Was to pomoże. Weźcie proszę to, co jest takie Wasze, czego akurat potrzebujecie. I ja zaczynam dzień z planem, z planerem. Każdy. Bo znam siebie i wiem, że tak jak z jedzeniem, raz sobie pozwolę na słodycze, będą pyszne. Drugi raz pozwolę sobie, drugi dzień będą pyszne. Ale później popadnę trzeci i czwarty, piąty i zrobi się miesiąc i znowu zacznę chorować, zacznę tyć, zacznę źle się czuć. Tak samo jest z ubraniem. Nie wiem, czy u Was tak samo to wygląda. Raz sobie odpuszczę, drugi raz, trzeci i w ogóle stwierdzę, że stare szmaty to jest coś, co po prostu mi odpowiada. Tak samo jest z każdym moim dniem. Z treningiem, z dbaniem o zdrowie. Raz nie pójdę, no dobra, można sobie odpuścić, bolał mnie brzuch, nie wiem, źle się czułam, nie miałam ochoty, zrobię sobie dzień lenia, super. Ale zrobię to drugi, trzeci raz i już więcej nie pójdę na trening. Dlatego znam siebie i pilnuję siebie, nie biczuję. Nie oskarżam, nie zmuszam i nie krytykuję, ale pilnuję. Mój dzień jest oparty na moich wartościach, na mojej mapie marzeń, na moich celach, na tym wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze. Ale wiem, bo znam siebie, że muszę się troszkę popilnować. Bo ja też bym zaległa na kanapie i najchętniej bym nic nie robiła. Tylko ja już wiem, kochane, że samo nic się nie zrobi. Jeżeli ja chcę spełniać swoje marzenia i chcę, żeby ten świat zmieniał się na lepsze i chcę kreować swoją rzeczywistość, to są 4 litery do ruszenia. To są 4 litery do ruszenia z kanapy. Każdy dzień zaczynam z gotowym planem. O
oprócz niedzieli, kiedy po prostu śpię, ile chcę. I czasem wstanę o 7:00 o dziwo, a czasem wstanę o 10:00. Ale każdy dzień od poniedziałku do soboty jest zaplanowany. I jest przyjemny. Nie myślcie sobie, że mam taki plan, taki jest, o Jezu, co do godziny, co do minuty. Nie, on jest przyjemny, bo on jest oparty na tym, co jest dla mnie ważne. Dla mnie, nie dla innych. Dla mnie. Kochane, dlatego tak. Każdy dzień zaczynam od treningu, już jestem po treningu, tak, tak. Dzisiaj nie poszłam biegać, bo są takie dni, kiedy zostaję sama z moją Nataszką, która tam, wiecie, po prostu na homeschoolingu i nie zostawię jej śpiącej samej, nie wyjdę z domu. Więc wtedy najczęściej robię trening sobie taki, wiecie, z YouTube'a. Prysznic, ubranie, perfumy, makijaż, włosy, śniadanie. I dopiero zaczynam pracę. Każdy dzień. I to jest napisane, choćby wiecie, bo to każdy dzień wygląda tak samo, ale ja w planerze to wszystko zapisuję, żeby nie było, że zapomnę, że odpuszczę, bo tak jest ze mną. Ja raz odpuszczę, drugi i później trzeci, czwarty, piąty, szósty leci. I nagle się okazuje, że codziennie jem jakieś batoniki, które uwielbiam. Albo przestałam myć włosy, bo co, tam jestem w domu. Albo chodzę w starych szmatach, bo o Jezu, tylko mąż mnie bić. I córka. Tylko? A przede wszystkim, co ze mną? Ja przecież siebie widzę. A te osoby, które tam, o Boże, to tylko mąż i tylko córka, to są najważniejsze osoby na świecie dla mnie. Najważniejsze. Nie ma nikogo ważniejszego od naszej trójki. Więc to nie jest tylko. Tak. To już powiedziałam, jak chodzę w starych szmatach, poplamionych i brudnych, to czuję się jak szy. Stara, poplamiona i brudna, po prostu. Co ja jeszcze sobie tutaj, kochane, zapisałam z takich podpowiedzi, którymi mogę się z Wami podzielić. Myślę sobie, że podczas kwarantanny w ogóle szczególnie musimy dbać o swoje zdrowie, nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. Banał, ale jak założę sukienkę, którą lubię, perfumy, użyję perfum, które uwielbiam, to już jest taki maleńki, ale wyraźny krok do przodu. Ja już się lepiej czuję. Jak przygotuję sobie swoje pyszne kotleciki z soczewicy, to wiem, że zjadłam pożywne, wartościowe i zdrowe śniadanie. Do tego jeszcze się uśmiechnę i z uśmiechem przywitam mojego męża rano i z gilgotkami moją córkę obudzę. Tak będzie wyglądał mój dzień. Bardzo wiele zależy od tego, jak go zaczniemy. To są takie drobiazgi, kochane, ale z drobiazgów składa się nasze życie. Z tej ciepłej, miłej sukienki, z tych perfum, które lubię, z tego uśmiechu do męża, z pysznej kawy rano i z obudzenia łaskotkami swojej córki, która nie chce wstać, bo wczoraj położyła się zbyt późno, bo miała koleżanki i wielką imprezę i po prostu było szaleństwo, bo się tak stęskniły ze sobą. To są te drobiazgi, które składają się na całość. Ja tak myślę. Nie wiem, czy wy myślicie tak samo. Kolejna taka podpowiedź, kochane, tak? Bo to już mamy którą? Raz, dwa, trzy, cztery, piątą. Piątą podpowiedź, którą chciałabym się podzielić. Ja oddzielam czas pracy od czasu wolnego i zmieniam ubranie. Autentycznie. Czyli zachowuję się tak, jak wtedy, kiedy wychodzę na przeglądy szaf, czy na wspólne zakupy, czy na spotkanie biznesowe, czy na jakiekolwiek spotkania, które miały miejsce wcześniej, przed epidemią, a teraz ich nie ma. Czyli rano szykuję się tak, jak szykowałam się wychodząc do pracy. Ale kiedy kończę pracę, to jest tak, jak przychodziłam, to co ja robiłam zawsze? Zdejmowałam biżuterię, dla mnie to jest po prostu wszystko muszę zdjąć, prysznic i przebieram ubranie. I tak samo jest u mnie teraz. Godzina 17. Pilnuję tego czasu, bo ja mogłabym pracować non-stop, kochane, i czasem mi się to wymyka spod kontroli. Ale jest godzina 17. Prysznic. Przebieram się w ubranie, które jest bardziej domowe. Cały czas nie są to stare, wyciągnięte, brudne szmaty. To są fajne dresy. Ale fajne, przyjemne i miłe, w których chodzę po domu. I jestem gotowa, żeby tam na podłodze, tam laleczkami Barbie bawić się z moją córeczką czy odrabiać inną lekcję. Oddzielam ten czas. To jest dla mnie ważne, żeby w tym wszystkim, w tym świecie, który mamy dzisiaj, po prostu się odnaleźć.
Dla mnie bardzo ważne również jest to, jak wygląda moje wnętrze. Wiecie, kochane, że ja zaczynam dzień tak, oprócz tego, że tam wiecie, to śniadanie i ten trening i tak dalej. To nie jest tak, że musi być super, czysto, porządnie, ale taki porządek, taka organizacja jest dla mnie też ważna. Kiedy ja wstaję rano o 5 albo o 5:30, jest mi bardzo trudno, ale wstaję, stawiam się, kochane, do życia. Zapalam sobie teraz choinkę już, ale zapalam również świeczki. One pięknie pachną. Cały dom jest po prostu otulony pięknymi zapachami. Jest mi tak miło pracować, mam pyszną kawę. Dbam o takie elementy, które sprawiają, że jest mi lepiej. A nie jednej z nas w obecnych czasach jest naprawdę bardzo ciężko. To są niby takie banały. Tutaj świeczka, tutaj pyszny, zdrowy posiłek. Tutaj Aneta może jakąś muzykę puścisz i zatańczysz. Pójdziesz na spacer z mężem do lasu i ja też pójdę. I to są takie elementy, które tworzą, kochany, naszą rzeczywistość. Dobrze, kochane, ja sobie jeszcze tutaj zaraz spojrzę sobie teraz na wasze komentarze. I pokażę wam, jakie tutaj mam stylizacje. Dajemy przykład dzieciom, Edytko. Tak, absolutnie. Ja, moja Natasza widzi, że ja idę pod prysznic, ja wybieram ładne ubranie. A jak mi się zdarzy zapomnieć, to Natasza po prostu jest pierwszą mamą, to jeszcze w piżamie. Już moment, 5 minut i lecę, kochana. Tak? My dajemy sobą przykład. Nie wystarczy mówić, oj weź zadbaj o siebie, uczesz włosy. Kiedy ja nie będę miała uczesanych włosów, nie będę miała ładnego ubrania na sobie, schludnego, tak? To mam na myśli mówiąc ładnego. Kiedy ja będę jadła byle co, a jej powiem, że ma jeść zdrowo, to w ogóle nie ma to najmniejszego sensu. Motywujesz, Agnieszko, bardzo się cieszę, kochana. Sama siebie tutaj motywuję i stawiam się, absolutnie stawiam się. Tak jak napisałaś dziś w mailu, czyli w newsletterze, Aniu, kochana. Może nikt na mnie nie patrzy, ale ja na siebie sama patrzę. I jest mi miło na siebie patrzeć, kochane, w tej malinowej sukience, którą uwielbiam. I w tych włosach, które są po prostu takie, jak uwielbiam, umyte, ufarbowane nareszcie, z odrobiną makijażu. Miło mi jest patrzeć na siebie. I do siebie mówię, cześć, kochana. Cieszę się, że zaczęłyśmy nowy dzień. Jak go spędzimy? Gadam sama ze sobą, serio. Ja czasem lubię mocniejszy makijaż na co dzień sobie zrobić. Fantastycznie. Ja też czasami lubię zaszaleć. Ola, jak ja się nie ogarnę, to wszyscy mnie pytają, czy jestem chora. Zazwyczaj jestem kolorowym ptakiem wewnątrz i na zewnątrz. I jak raz odejdę od reguły, to wszyscy mną się nie interesują, czy coś się stało, prawda? Ja mam te same reakcje i tak powstrzymuję się, żeby zapytać, czy coś się stało, bo domyślam się, że właśnie jest jakiś moment takiego, no jakiejś albo chwilowej rezygnacji, albo niemocy. Jakkolwiek to nazwiemy, kochane, to nie znaczy, żeby tutaj się oceniać i linczować. Kochane, zanim pokażę wam te stylizacje, takie podpowiedzi, w jakim kierunku można iść, to chcę wam przypomnieć, kochane, że wczoraj opublikowałam konkurs Stylowa i pewna siebie, konkurs, który trwa, poczekajcie, który trwa do soboty najbliższej, do 19, do soboty najbliższej. Wejdźcie sobie, kochane, tutaj jesteście na fanpage'u, to on jest przypięty, ten film konkursowy z zasadami na samą górę, więc możecie się zapoznać, kochane, tam jest cudowny kurs do wygrania, uwierz w siebie, jesteś tego warta, oraz 50% rabatów na stylowy kurs online od Krystyl Swojej Duszy, kochane. Już 17 stycznia jest najbliższa edycja i na kurs Uwierz w siebie, jesteś tego warta. Zobaczcie, kochane, jakie są zasady, zapoznajcie się i koniecznie się zgłoście, jeżeli tylko macie ochotę. Dobrze, gdzie ja tutaj mam te, poczekajcie, kochane, gdzie ja mam tutaj te przykłady? Tak, wiecie co, kochane, ja też kocham dresy, ale te dresy, pamiętajcie, o co chodzi, że dres a dres, tak? Zawsze nam się wydaje, bardzo często tak mówimy, chodzę cały dzień w dresach i mam tego dosyć, czuję po prostu się beznadziejnie, bo to tak właśnie jak założysz dres, to czujesz się właśnie jak w dresach, czyli beznadziejnie, niezadbana, niefajna, bo często ten dres nam się kojarzy właśnie z tym takim wyciągniętym, poplamionym, starym czymś. Adres, jest duża różnica, ja kocham dresy, uwielbiam, w ogóle jestem miłośniczką bluz,
i chodzę bardzo często w nich i tutaj się stawiam, kochane, i nie wstyd mi przychodzić do Was czy na kursach stylowych online, no na biznesowe spotkania rzeczywiście się w nich nie stawiam, ale tutaj bardzo często do Was przychodzę w bluzach, dlatego że one są fantastyczne, one są przepiękne, one są cudowne, one są kolorowe, one są czyste i schludne, one są fantastyczne jakościowo, one są miłe w dotyku, tak jak zresztą ten dresik tutaj, który widzicie, po prostu kocham te rzeczy, bo kocham czuć się nie tylko pięknie, ale i wygodnie, w zgodzie ze sobą. Nie założę czegoś, co będzie piękne, tak jak wiecie, całymi latami chodziłam w szpilkach, w których się po prostu totalnie męczyłam i czułam się fatalnie tylko dlatego, żeby komuś się podobać. Nie, już koniec z tym. Tak samo, kochane, z dresem, czy z jakimkolwiek innym elementem garderoby, on nie może być tylko ładny, piękny, czy też modny, ale musi być przede wszystkim w zgodzie ze mną, przyjemny, miły, te welurkowe takie ubranka po prostu są cudowne, są bardzo ciepłe, są miłe w dotyku i sprawiają, że w taki sposób ja właśnie się czuję każdego dnia, wybierając taki element garderoby. Czyli dres nie musi być wyciągniętą starą, przepraszam, szmatą. Może być stylowy, może być kolorowy, w zgodzie z naszym typem kolorystycznym też świetnie, jeżeli będzie pasował do naszej sylwetki. Ja absolutnie nawet piżamę w ten sposób wybieram, jak już znam swoją sylwetkę, a znam, jestem style coachem, więc zaczynałam od diagnoz i przeprowadzania przez metamorfozę wizerunku samej siebie, to wtedy jest to absolutnie, w pewnym momencie wchodzi to w krew. Jest to coś takiego naturalnego, że nawet wybierając piżamę, czy buty, czy jakiekolwiek inne elementy garderoby, kieruje się właśnie tymi elementami, tą wiedzą. Więc ja jako chłodny typ kolorystyczny raczej nie kupię sobie nawet piżamy czy dresu w ciepłym jakimś, nie wiem, bordowym czy pomarańczowym kolorze. Raczej będę szła w niebieskości, szarości, czy takie cytrynowe żółcienie, czy brudne róże. Czy Wam się podoba ten dres? Ja go kocham osobiście. Ale to nie musi być tylko dres i to jest niesamowite, że nawet takie marki bardzo biznesowe i takie oficjalne, szyjące dla kobiet pracujących na wysokich stanowiskach w korporacjach, zaczęły szyć również takie zestawy właśnie pod hasłem home office. Bo wiadomo, kochane, ja przynajmniej tak mam, nie wiem jak wy macie, że ja nawet jak miałabym po prostu dress code, gdzie wiecie, gdzie mam po prostu cały czas wymagania odnośnie wizerunku, że on musi być bardzo profesjonalny, bardzo elegancki, to nie wyobrażam sobie całego dnia spędzić w garniturze. I firmy odzieżowe, które szyją bardzo często właśnie dla takich kobiet, które normalnie mają taki bardzo sztywny dress code, wychodzą również z propozycjami takiego rozluźnienia nieco tego dress code'u, czyli dress code zaczął się dzielić nie tylko na taki dress code, który obowiązuje w firmie, w której pracujemy, ale dress code dla tej firmy domowy. Domowy. Tam już odpadły garnitury, garsonki i takie bardzo sztywne materiały i sztywne zasady. Tam są koszule coraz bardziej takie luźniejsze, elementy garderoby, które nadal są eleganckie, ale nie są już takie bardzo sztywne i wymagające. Tutaj na przykład mamy markę Pretty One, która jest znana z takiego bardzo oficjalnego stylu, szyjąca dla kobiet biznesu, tam znajdziecie garnitury, marynarki, przepiękna jakość, w ogóle cudowna firma, a niedawno wprowadziła również do swojej oferty tego typu rozwiązania, czyż one nie są wspaniałe, są no, mocno casualowe, ale zobaczcie, ta dzianina tutaj, dla mnie dzianina jest szalenie istotna, bo można mieć dzianinową sukienkę, można mieć dzianinową bluzkę, albo nawet koszulę, która będzie nieco elegancka, ale właśnie bardziej casualowa, przyjemna, w której po prostu cały dzień będzie nam miło w tym domu siedzieć i pracować. Jest tutaj dzianinowa sukienka, fajnie, bo ona jest z kapturem, jest taka bardziej casualowa, ale ten pasek gdzieś tam podkreśla jednak mimo wszystko tę elegancję. Tutaj są w środkowej stylizacji takie bardziej eleganckie spodnie, ale znowu z taką fajną, soczystą, fioletową, kolorową
ciekawą bluzą i zobaczcie, bluza, tak? Bluza, można ją połączyć i ze spódnicą, i ze spodniami eleganckimi, naprawdę na wiele sposobów, ale to jest przyjemne, to jest czyste, to jest pięknie jakościowo uszyte, więc nie ma takiego totalnego rozluźnienia, gdzie my naprawdę siadamy po prostu w tych wyciągniętych spodniach, czy byle jakim t-shircie, tak? Jest luz, ale cały czas jest jakość i ta klasa. No i ostatnia stylizacja, czyli również bluza w połączeniu z fajną spódnicą, to też jest bardzo fajny pomysł, którego wiem, że często na przykład moje klientki korzystają. I ostatnie kochane podpowiedzi, zobaczcie, jakie to jest po prostu, to jest tak piękne, to jest tak cudne, tutaj jest marka Nunmi, tutaj jest Kasia i Justynka na zdjęciach, to są przecudne, zobaczcie, to są zwykłe bluzki, prawda? Znowu, w tych koszulach byłoby mi ciężko po prostu cały czas w domu, tym bardziej, że wiecie, jak to tutaj jest, jak jesteśmy w domu, to tu idziemy po kawę, tutaj coś zrobimy, tutaj coś posprzątamy, w tej koszuli niewygodnie, tutaj z dzieckiem, kurczę, trochę jednak realia się zmieniły, tak? Jesteśmy i w domu, i w pracy i bardzo często trudno to tak zupełnie rozdzielić. Bo wiadomo, jak jesteśmy w pracy, jesteśmy w tym garniturze, jesteśmy w pracy i tutaj nie mamy żadnej chwilowej zabawy z dzieckiem, czy też, nie wiem, podgrzania obiadu, a jednak będąc w pracy, w domu, będąc cały czas w domu, będąc bardzo często właśnie z innymi domownikami, bardzo często z dziećmi, jednak ten wizerunek, nie wizerunek, jednak ten komfort, tak? Jednak ten komfort, on się zmienia i wymagania są inne, ale zobaczcie, może być elegancko, ale nie musi to być sztywny garnitur, nie musi to być sztywna biała koszula, a może to być biała, bawełniana, piękna bluzka. Tutaj ja po prostu kocham te bluzki, biała czy też czarna, tu z tymi pięknymi, kolorowymi mankietami, no to wykończenie sprawia, że ona jest taka inna, nie jest zwykłą taką bluzką, która też sama w sobie absolutnie niczego jej nie brakuje, bo jest z pięknego materiału, bardzo dobrze jakościowo, ona pięknie się układa na sylwetce, ale te mankiety sprawiają, że po prostu jest inaczej, jest kolorowo, jest ciekawie. No i oczywiście klasyk, jeżeli chodzi o Nunmi, czyli skrzydła, jak bardzo ich, kochane, dzisiaj potrzebujemy, jak bardzo potrzebujemy ich każdego dnia, ale dzisiaj myślę sobie, że szczególnie, że nie jedna z Was, piszecie do mnie, kochane, wiem jaka jest sytuacja i ja czasami też popadam w swoje jakieś, wiecie, zmartwienia i gorsze nastroje i to jest naturalne i absolutnie uzasadnione i normalne, jak bardzo potrzebujemy tych skrzydeł, jak bardzo potrzebujemy uwierzyć w to, że jeszcze wszystko będzie dobrze, że jest dobrze, jest tak wiele dobrze, jest tak wiele dobra nadal na świecie, jest tak wiele dobra tutaj po prostu pod nosem, to, że się spotykam z Wami, to, że słyszę, jak moja córeczka teraz na matematyce się zgłasza po prostu, bo ona uwielbia tabliczkę mnożenia i tam czuje się naprawdę pewnie, bo są takie tematy, w których nie czuje się pewnie, to jest absolutnie naturalne i to znamy każda z własnego podwórka. Jest mnóstwo, kochane, dobra i jest mnóstwo powodów do szczęścia, natomiast czasami po prostu trudno je dostrzec. Czasami trudno je dostrzec i tych skrzydeł potrzebujemy, kochane. I ja dzisiaj przychodzę, żeby Wam dać trochę tych skrzydeł, trochę Was zmotywować, żebyście nie zapominały o sobie, żebyście nie zapominały o tym, że każda z Was jest cudowna i wyjątkowa. I jeżeli tak się nie czujecie, to nie znaczy, że nie jesteście, tylko być może jeszcze tego nie odkryłyście. I ja z całego serca, kochane, każdy z Was życzę, żebyście to odkrywały. Już 33 minuty jesteśmy razem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obecność, za to, że się stawiacie. Korzystajcie z tych rad, kochane. Na blogu oczywiście pojawi się artykuł również na ten temat. Dzisiaj widzimy się jeszcze o 14, ponieważ czwartkowy wywiad z Moniką Sienkiewicz niestety z przyczyn technicznych się nie odbył w zeszłym tygodniu, więc dzisiaj z Monią widzimy się o 14, będziemy mówić o prawie przyciągania, czy to rzeczywiście wszystko tak do swojego można życia przyciągnąć, czy też nie. I zachęcam Was, kochane, do udziału w konkursie, on trwa tylko do najbliższej soboty. Filmik konkursowy jest przypięty tutaj na górze fanpage'a mojego, jak być szczęśliwą kobietą, także zgłaszajcie się i korzystajcie. No i co, widzimy się jeszcze dzisiaj o 14, także cudownego dnia Wam życzę, dbajcie o siebie, kochane. To, jak wyglądacie, jest ważne, bo każda z Was jest ważna.